Wielu parlamentarzystów nie dostało się do Sejmu w wyborach w 2023 roku. Oto długa lista znanych polityków, którzy nie zasiądą już w ławach sejmowych. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie zdobyli mandatu. Przemysław Czarnecki. Zbigniew Giżyński. Monika Pawłowska. Tomasz Rzymkowski. Anna Paluch. Robert Bąkiewicz. Jarosław Krajewski. Paweł Lisiecki. Tadeusz Cymański. Błażej Poboży. Jadwiga Emilewicz. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, którzy nie zdobyli mandatu. Krzysztof Mieszkowski. Paweł Szramka. Iwona Śledzińska-Katarasińska. Hanna Gill-Piątek. Paweł Poncyliusz. Sebastian Kościelnik. Andrzej Rozenek. Michał Wypij. Parlamentarzyści Trzeciej Drogi, którzy nie zdobyli mandatu. Jacek Protasiewicz. Artur Dziambor. Parlamentarzyści Lewicy, którzy nie zdobyli mandatu. Marek Dyduch. Anita Sowińska. Wiesław Busz. Paweł Krutul. Przemysław Koperski. Zdzisław Wolski. Monika Falej. Małgorzata Prokop-Paczkowska. Maciej Gdula. Parlamentarzyści Konfederacji, którzy nie zdobyli mandatu. Anna Maria Siarkowska. Dobromir Sośnierz. Michał Urbaniak. Janusz Korwin-Mikke. Której z posłanek albo którego z posłów będzie Wam najbardziej brakowało w nowym Sejmie? A może cieszy Was, że ktoś z nich się nie dostał? Dajcie znać w komentarzu!